Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Jak dla kogo? Dla mnie jest to pasja, dla kogoś jest to hobby, dla kogoś po prostu przejażdżka niedzielna motocyklem. Wszystko zależy, jak to podchodzi do tematu. No, tak jak ja mówię, dla mnie jest to sposób na życie i dla chłopaków w klubie jest to sposób na życie. Trzeba do motocykla dokładać, serwisować, wiadomo, są sprawy techniczne, ale również są sprawy, kiedy motocykl przygotowujemy do turystyki, trzeba dokupić jakieś akcesoria turystyczne, kufry, bagażniki, sakwy. Oprócz tego jest bardzo dużo biżuterii do motocykli, tak typu chopper i po prostu właściciele jak z kobietą, no, lubią, żeby ten motocykl był ładny i ładnie się prezentował. Znaczy, generalnie nie znam takich ludzi, którzy urządzają sobie nocne wyścigi. Ja osobiście, może tacy są gdzieś tam w większych miastach, jeszcze czegoś takiego nie ma. Czy jesteśmy dawcą organów? No tak do nas zostało to przypisane, choć generalnie rzecz biorąc, nawet jeżeli zdarzy się jakaś tragedia, no to motocyklista raczej się nadawcy już w tym momencie nie nadaje, jeżeli już ktoś tak technicznie chciałby się dowiedzieć na ten temat. A określanie nas w ten sposób jest, powiedzmy, no mało przyjemne i jak on powiedział, to jest brutalne stwierdzenie, bo nie można kogoś zaszufladkować. Staramy się jeździć zgodnie z przepisami i kulturalnie. No niestety prawda jest taka, że jeżeli chodzi o jazdę po drogach polskich, jest to dżungla. Tu jest kto silniejszy, kto mocniejszy, kto szybszy. Tak to wygląda. Nieraz się spotkałem z czymś takim, że wracając na motocyklu, próbowałem kogoś wyprzedzić, a osoba w samochodzie dodaje gazu i zajeżdża mi drogę, żebym go nie wyprzedził. Różne sytuacje się na drodze zdarzają. Często się zdarzają. Tylko tak jak mówię, w Polsce nie ma kultury jazdy, zarówno ani samochodem. Wśród motocyklistów też są czarne owce. Ja nie będę mówił, że po prostu my jesteśmy święci. Jak w każdym społeczeństwie są dobrzy i źli. Przede wszystkim, jeżeli jest to ktoś początkujący, to nie powinien zaczynać od motocykla dużego, ciężkiego i bardzo szybkiego, bo jeżeli jest to młoda osoba, to z racji wieku po prostu jest pokusa i jeżeli ma naprawdę szybki sprzęt, to będzie to wykorzystywał. Niestety, taka jest natura ludzka. Zresztą nawet przepisy u nas teraz zostały ograniczone wiekowo, także młodzi ludzie nie mogą jeździć szybkimi motocyklami ciężkimi, bo nie dostaną kategorii prawa jazdy. Jednak jest już to teraz podzielone. I tak jak mówię, a nawet jeżeli jest to ktoś, który powiedzmy gdzieś tam jechał tym mniejszym motorem wcześniej, przesiada się na sprzęta ciężkiego, no trzeba czuć respekt do tego motocykla, do tej wagi. Trzeba pamiętać, że oprócz silnika są jeszcze hamulce i trzeba wiedzieć, że droga hamowania jest taka, a nie inna i przede wszystkim pamiętać o tym, zanim się doda gazu, że trzeba jeszcze wyhamować. No przede wszystkim zaczynamy od czegoś mniejszego, żeby obyć się z tymi dwoma kołami, żeby to nie być rzuconym od razu na głęboką wodę. Bo czasami można sobie nie poradzić z tym, bo jednak motocykl jest ciężki, może czasem możemy go nie utrzymać. Za każdym razem jak kupuję motocykl, zawsze podchodzę do niego z respektem, bo jest to zawsze inny motocykl, inaczej się na niego wsiada, inaczej się zsiada i inny jest środek ciężkości, zupełnie inna waga, zupełnie inne przyspieszenia są, zależy jaki motocykl posiadam, do każdego po prostu trzeba podejść na spokojnie, pojeździć i przyzwyczaić się do niego. Klub działa od 1997 roku w Jaśle. W tym momencie zrzesza około 35 członków, ale klub się nasz poszerzył, ponieważ założyliśmy oddział naszego klubu w Brzostku i po prostu w tym momencie te dwa oddziały, no tak jak wspomniałem, liczą około 35 osób.
Somewhere.